słychać, ale myślę, że po budynku z tyłu domyślacie się, gdzie jesteśmy. Jeżeli ktoś się nie domyślił, to jesteśmy we Wrocławiu. Właśnie wysiedliśmy z pociągu. Jeżeli jakoś dziwnie wyglądam, to jestem gorąca, ale przyjechaliśmy do Wrocławia na weekend i właśnie pójdziemy coś zjeść. Także pójdziecie z nami i zobaczymy, co ciekawego znajdziemy. Chcieliśmy się iść do warzywniaka, jak widzieliście. Tak się prezentuje logo. Jest to na placu Grunwaldzkim i porcje są tak ogromne, że połowę swojego jedzenia wziąłem po prostu na wynos. Ale możemy bardzo Wam polecić, bo jedzenie jest naprawdę bardzo dobre, porcje bardzo duże i cenowo naprawdę bardzo fajnie, także Wam podlinkuję to na pewno na dole. Idziemy teraz na most. Do zameldowania się w hotelu, także chodzimy sobie po bulwarze Kaczyńskich. Jesteśmy na moście Grunwaldzkim, tutaj jest właśnie ten bulwar. Powiem Wam, że pogoda jest naprawdę, jak widzicie, bardzo fajna, chociaż momentami bardzo wieje, także nie wiem, czy będzie cokolwiek słychać na tym blogu, więc gdzieś będą napisy, jeżeli by nie było czegoś słychać, postaram się je po prostu dodać, ale na razie sobie spacerujemy, myślę, że jakiś czas tu spędzimy, a później pójdziemy na tramwaj i pojedziemy do hotelu. Pierwszy raz zamówiliśmy sobie hotel, nie pamiętam jak się nazywa, coś tam, bike coś tam. Także też Wam pokażę, jak on wygląda i powiem Wam, jakie są nasze odczucia, jak zobaczymy pokój. Pokażę Wam na pewno też pokój. Także co, jeżeli będzie godny polecenia, to linki znajdziecie w opisie. A na razie idziemy sobie pospacerować, troszkę jeszcze się pochillować po tym jedzeniu, bo porcje naprawdę były ogromne. Dotarliśmy już do hotelu i zaraz Wam pokażę pokój. Tutaj mam takie duże lustro i mam stolik. Tutaj coś mamy? Nie. Tu jest duże łóżko, tam jest jakaś taka szafka. Widzicie to? Hamak. Telewizor, do góry nad łóżkiem rower. Tutaj jest taki mini aneks kuchenny i jeszcze mamy tutaj prawdopodobnie łazienkę. Mamy światło w łazience. Chyba wewnątrz. O! I tutaj mamy łazienkę. Jakieś kosmetyki, prysznic, ręczniczki i również motyw rowera. Także super, hotel się nazywa Bike Up, jeżeli kogoś by interesowało. Także my się troszkę rozgościmy, ogarniemy, no i później będziemy lecieć na miasto. Mamy plany, także polecimy na tramwaj i pewnie Was zabiorę i Wam pokażę. Swoją drogą zauważyłam właśnie tutaj wieszak, dupkę. Także tak, dobra, my się rozbieramy i za chwilę lecimy dalej na miasto. Powiem Wam, że wcale bym nie narzekała, gdybym miała taki hamak u siebie w domu, w pokoju. Chociaż on troszkę tam, wiecie, te wsporniki trochę skrzypią i boję się, czy za chwilę nie wyląduje na ziemi. Ale najwyżej nie jest wysoko, także nie powinno mi się nic stać. Generalnie pokój jest ok, nie jest to jakiś, wiecie, luksus pięciogwiazdkowy czy coś, ale generalnie jest ok. Jest utrzymany w takich kolorach żółto, o teraz widzicie, się zmienia,
ale ten nie żółto-czarnych. Tam jest oczywiście już nasz burdel, ale spoko, jak na razie mówię, hamaczek mi jak najbardziej odpowiada. Tutaj mamy też telewizor, także wieczorem będziemy mogli się troszkę poczujować. Nie wiem, co w nim tutaj leci, czy w ogóle coś leci, ale na pewno sobie coś zobaczymy. No i takie pierwsze wrażenie jest ok. Widok za oknem może nie jest jakiś powalający, ale jest ten hotel, apartament, nie mam pojęcia, bardzo blisko PKP. Także spoko. Czekam, aż chłopak się ogarnie i lecimy zaraz na miasto. Ja się chilluję w tym hamaczku. No i tyle. Odezwę się do Was później. Pierwsze wrażenie, jestem zadowolona. Mamy naprzeciwko recepcji, także nie wiem, jak to będzie wyglądać. Niby jest tylko do 17, ale wiecie, mimo wszystko jesteśmy przy wejściu, także będziemy wchodzić, wychodzić, wchodzić, wychodzić. Więc zobaczymy, czy nie będzie nam po prostu to w nocy przeszkadzać. No nic. Na razie tyle i odezwę się do Was później. Jedziemy. Mamy windę w hotelu. Chociaż mogliśmy iść w sumie schodami. I to jest bike up, jest taki schowany wewnątrz, to jest Kościuszki 51 bodajże, także to jest tak schowane i tam jest ta główna ulica, chyba Marii Curie Skłodowskiej czy coś takiego, zaraz Wam pokażę. Powiem Wam, że jesteśmy w tym wrocławskim Muzeum Gier i Komputerów. Tutaj się dookoła naprawdę dzieje. Tutaj możecie sobie pokazać jakieś stare gry na starych automatach. Także naprawdę, jeżeli macie kogoś, kto lubi tego typu rzeczy, jakieś takie, wiecie, gry i tak dalej, to naprawdę Wam polecam. My płaciliśmy 17 zł od osoby, także to nie jest dużo. A w atrakcji jest dużo, bardzo dużo jest oglądania. Zobaczyłam Apple. Także naprawdę jest super. Myślę, że mój brat byłby zadowolony. To są naprawdę przeróżne komputery, jakieś różne konsole, nie konsole, z różnych lat, epok i tak dalej. Także naprawdę Wam polecam. Super. Ja idę grać sobie chyba tam na tym. Zobaczymy, co z tego. Thank you.
hotelu, nie mam pojęcia, jak to zrobić, żeby się zmieściło. Może w ten sposób będziecie mieli krzywy kadr, ale inaczej nie zrobię po prostu. Także my już jesteśmy w hotelu, za chwilę naprawdę idziemy się myć i spać, bo jesteśmy zmęczeni. Pokazałam wam to, co robiliśmy dzisiaj, także mam nadzieję, że wam się podobało. Jutro mamy w planach kręgle, także myślę, że też coś wam nagram, może właśnie drugiego vloga, znaczy vloga z dnia drugiego. Także dzisiaj idziemy już spać, do zobaczenia może w następnym vlogu, jeżeli nie, to w innym filmiku.